Kamery zainstalowane w salach szpitalnego oddziału ratunkowego wzbudziły wątpliwości pacjenta, który został przyjęty na SOR. Pan Wiesław zauważył kamery w salach, w których przyjmowani i badani są pacjenci. Tam, gdzie są osoby badane przez lekarzy, gdzie pacjenci się rozbierają, jest to niedopuszczalne i nie jest to zgodne z prawem. Jego zdaniem kamery powinny być umieszczane tylko w miejscach ogólnodostępnych. Owszem, może być monitoring w szpitalach, ale w miejscach, gdzie rejestracja jest, korytarze i schody czy windy. Jak wyjaśnia ordynator oddziału ratunkowego, istniały przesłanki przemawiające za instalacją kamer. Niestety pacjenci kradną między sobą. Dochodzi tutaj bardzo często do bójek pacjentów będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających tutaj w tym pomieszczeniu. Każdy pacjent przebywający w szpitalu ma zagwarantowany szereg praw, m.in. prawo do zachowania prywatności podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. W kwestii kamer w Jaworzyńskim Szpitalu wypowiedziała się Marzanna Bieńkowska. Zdaniem dyrektora Wydziału Interwencyjno-Poradniczego Rzecznika Praw Pacjenta istnieją wątpliwości co do słuszności umieszczania kamer w salach szpitalnych. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do intymności i godności, tak? Oraz do informacji. Ale tutaj w wypadku tych kamer bardziej można nachylić się do kwestii prawa do poszukiwania godności, tak? I w tym momencie prawda jest taka, że pacjent nie powinien być nagrywany, ponieważ to jest lekarz i pacjent. W tym momencie pacjent mówi o swoich różnych sytuacjach zdrowotnych. Lekarz zalecał jakieś leczenie. Pacjent się rozbiera w tym momencie, no bo wiadomo, przy leczeniu różne są sytuacje i takiego monitoringu być nie powinno. Bardzo istotne jest, kto ma wgląd do tego nagrania, bo nie może być tak, że na przykład no nie jest nagranie i ma do tego wgląd, nie wiem, pan z ochrony na przykład. Ordynator Ireneusz Wójcik odnosi się do tych słów i wyjaśnia, że kamery mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu pacjentów oraz personelu medycznego. Uspokaja także pacjentów i zapewnia, że osoby niepowołane nie mają dostępu do zapisu z monitoringu. Pragnę podkreślić, że kamery, które rejestrują w miejscach, gdzie jest badany pacjent, są kamerami zabezpieczonymi. Zresztą każda z tych kamer jest zabezpieczona i do samego nagrania w tym szpitalu może dotrzeć jedna osoba, czyli ja. Nawet pan dyrektor nie ma haseł i kodów, które by mu umożliwiły dostęp do nagranych plików. Monitoring w szpitalu budzi wątpliwości. Z jednej strony nowoczesne urządzenie ma zadbać o nasze bezpieczeństwo, z drugiej ingeruje w naszą prywatność. W tej sytuacji ciężko o złoty środek.